Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na wspólny relaks z roślinami. Zaczynamy! Wracam kochani do Was po przerwie i po przerwie od razu chciałam rozpocząć od chyba najprzyjemniejszej części tej całej roślinnej przygody, czyli nacieszmy oczy dużą ilością roślin. Zapraszam Was na wspólne ze mną roślinne zakupy. Tym razem na zakupy wybrałam się do Obi. W komentarzach podpytywaliście, kiedy będą nowe filmy z roślinnymi zakupami i pytaliście też, czy wybiorę się ponownie do Leroy Merle, więc ten film niech będzie sam w sobie odpowiedzią. Wybieramy się właśnie teraz, kochani, wspólnie na zakupy do Obi. Więc już bez przedłużania startujemy do sklepu. Podczas tej wizyty w sklepie ilość zieleniny była naprawdę imponująca i można powiedzieć dosłownie w przenośni ta zielenina wylewała się ze sklepu, ponieważ nawet część parkingu została zagospodarowana do właśnie sekcji ogrodowej. Tutaj jest świerki serbskie. To jest bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą urządzić w swoim ogrodzie nietuzinkowy żywopłot. Coś innego niż tuja, szmaragd lub brabant. A tutaj kulki, takie istoszki bukszpanowe. Natomiast no tutaj trzeba wziąć pod uwagę panującą ćmę bukszpanową i to jest rzeczywiście bardzo poważny szkodnik i problem. Tak jak żywopłot nie musi być zrobiony z tuji, to tak samo tuje to nie tylko odmiana szmaragd i brabant, czyli te gdzieś najbardziej standardowe, najbardziej popularne, ale też cała masa innych ciekawych odmian o ciekawych pokroju, o ciekawych kolorach. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy macie jakieś tuje w swoim ogrodzie, czy właśnie macie z nich urządzony może żywopłot, a może w ogóle zrezygnowaliście z tuj na rzecz jakichś innych rozwiązań. Napiszcie w komentarzu i podzielcie się tym. Natomiast myślę, że w większości ogrodów jakaś tuja lub, tak jak widzimy tutaj, jałowiec jakiegoś znajdziemy. Dalej było i pachnąco, i kolorowo. Była pachnące na letnie miesiące lawenda, były też pachnące już teraz hiacynty w wersji takich małych doniczek, ale też ogromnych, olbrzymich koszy. Jeżeli chodzi o te takie typowe wiosenne kwiaty, to było dalej dostępne prymule, więc można było kupić coś zarówno na już, na taki wiosenny moment, ale można było też już zdecydowanie przygotować się na pozostałą część sezonu, tak jakby chociażby kupując lawendę. Ja jak odwiedziłam Obi, to była promocja. Nawet nie wiedziałam, gdy wybierałam się na te zakupy, że tam jest jakaś taka super oferta właśnie dotycząca roślin. I na wszystko było 20%, więc no, zainteresowanie też było spore. Nie wiem, na ile już były półki poprzebierane, bo tak jak mówię, pojechałam w ogóle nie wiedząc, że jakakolwiek promocja czeka. Było mnóstwo takich pięknych też krzewinek, którymi można było uzupełnić rabaty. Ale nie tylko takie małe krzewinki do uzupełnienia rabat były, były też takie zdecydowanie mocne akcenty, które w ogrodzie mocno by zdeterminowały jego charakter, jak chociażby takie żywe rzeźby zrobione z witek wiklinowych, które oczywiście będą rosnącym krzewem. Wiosna, więc też to co sezonowe, czyli wiosennie kwitnące krzewy, czyli całe morze azalii i różaneczników do wyboru, do koloru, różne kolory, różne odmiany, odmiany też karłowe, także było tego bardzo dużo do wyboru. Tutaj przykład tego, że tuja to nie tylko szmaragd, nie tylko brabant, ale też właśnie może być roślina o bardzo nietypowym pokroju, takim pokroju przewieszającym się, płaczącym. Jeszcze więcej bukszpanów, ale tak jak powiedziałam, bukszpany to jest wątpliwy temat, czy warto w to teraz pójść, jeżeli zakładacie ogród. A w tej ogromnej donicy zauważyłam, że jest coś, co mnie mocno zainteresowało i szukałam ceny. Natomiast ta donica była wielka, ciężka i nie do końca widziałam, gdzie tam jest ta naklejka. To jest roślina, którą zdecydowanie planuję mieć w swoim ogrodzie. Jest to miłożąb japoński. Cena dość spora, ale roślina też ogromna. A tutaj mamy, można powiedzieć, koszmarki przyozdobione. Niestety te rośliny zostały popsikane jakimś dziwnym sprayem, który się mocno powklejał i miały chyba udawać takie ośnieżone choineczki zimowe. Także niestety bardzo z wielką przykrością popatrzyłam na te rośliny. Było mi ich wielce żal, ale tutaj kolejne piękne rośliny, które już pokazują nam jakiś kolor w ogrodzie, tutaj z wariegacją bluszcz. Jak widzimy, tutaj bluszcz też miał nekrozę, także nawet rośliny ogrodowe potrafią mieć problem z odrzucaniem przez roślinę właśnie tych części z wariegacją.
A tutaj bardzo ciekawa odmiana derenia. Dereń, który zimą ma bardzo ciekawe, intensywnie czerwone pędy, także czasem roślina może nas mocno też cieszyć w tym stanie bezlistnym, w stanie takim, kiedy ta wegetacja jest wyhamowana. Mamy mnóstwo roślin, spośród których naprawdę można śmiało sporo powybierać. Tutaj nie prezentujące się na chwilę obecną ciekawie, ale to są wspaniałe rośliny, czyli hortensje bukietowe. No i chyba coś, co jest nowością w miarę, ale widziałam też w kilku miejscach, między innymi w Biedronce, czyli rododendrony w wersji z wariegacją. No ja jakimś super fanem wariegacji nie jestem, ale dla wszystkich miłośników wariegacji myślę, że gratka do tego, żeby sobie uzupełnić swoją kolekcję ciekawych roślin, szczególnie, że cena standardowa, taka jak innych, tutaj też kilka takich ciekawych odmian różnych roślin iglastych szczepionych, między innymi też właśnie różne opcje z wariegacją. A tutaj drugi egzemplarz właśnie tego poszukiwanego przeze mnie drzewa, krzewu, miłożąb japoński. No ciekawostka dotycząca tej rośliny jest taka, że jeżeli zawiązuje owoce, to te owoce wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach. Jednak nie należy się tym specjalnie przejmować, chociażby ze względu na dwupienność tej rośliny, a chętnie o niej opowiem więcej przy kolejnej okazji, bo to bardzo ciekawa roślina. Wiem, że większość z Was to miłośnicy roślin domowych, także myślę, że ta część Was zachwyci najmocniej, bo nie każdy z nas ma ogród, nie każdy z nas ma jakiś balkon czy taras, który wyposaża w rośliny, ale chyba wszyscy, którzy trafili tutaj do naszego zielonego domku, są miłośnikami roślin i zdecydowanie lubią mieć piękne okazy w naszych domach, w naszych donicach. Także zobaczmy, jaka oferta roślin takich do wnętrz naszych domowych roślin, co ciekawego można było znaleźć tym razem w OBI. W sekcji roślin domowych od razu mój wzrok przykuło miejsce, w którym były filodendrony i to była bardzo fajna oferta, ponieważ był to różny taki miks filodendronów, które były opisane jako piramida. Każdy z nich zawierał 3 sadzonki i popatrzcie, jaka była cena. To była cena 45 zł. Nawet nie sprawdzałam, czy te 20 dodatkowe procent by na to wskakiwało w tym terminie, czy nie. Natomiast były to bardzo ładne rośliny, naprawdę solidne, duże sadzonki. Można było świetny okaz do domu swojego przygarnąć. Obok stały takie naprawdę duże, duże skrzydło kwiaty. To widać po rozmiarach tych liści, że to są te odmiany już większe. To nie była odmiana ta największa, czyli Sensation, natomiast to już był któryś z tych odmian takich już o zdecydowanie pokaźniejszych rozmiarach. I tutaj Ficus lirata. I to też jest ta większa odmiana, czyli ta lirata, a nie lirata bambino. Często w tych marketach spożywczych, jak znajdujemy właśnie Ficusa lirata, to w tej mniejszej, takiej karłowej odmianie, a tutaj przepiękne syngonia. Naprawdę syngonia są wspaniałymi też roślinami, które nie sprawiają kłopotu, nie są drogie, bardzo szybko się rosną, szybko się rozmnażają, można je szybko właśnie rozmnożyć, podzielić się z przyjaciółmi, a tutaj taka piękna, bardzo przeze mnie lubiana pachira wodna. No ja swoją też już w domu mam od jakiegoś czasu i jest to bardzo wdzięczna roślina o ciekawym kształcie liścia, a tutaj jest taki, można powiedzieć, hit kolekcjonerski, bardzo poszukiwany nie tak dawno, czyli hibiskus variegata. Popatrzcie na tą cenę, popatrzcie na ten rozmiar, wszystko dokładnie było widać, także w cenie 30 zł 3 takie sadzonki ukorzenione, spora doniczka, spory rozmiar rośliny. Także bardzo mnie cieszy, że stało się to tak dostępne. Kto tylko marzył o tej roślinie i chciał ją dołożyć do swojej kolekcji, to teraz jest zdecydowanie idealny moment, żeby ją zakupić. Bez problemu dostępna stacjonarnie, jedynie co to te akurat egzemplarze miały nieco te liście z wariegacją poprzysuszane. A tutaj kolejna piękność, czyli Medinilla. Roślina, która z każdym razem, jak na nią patrzę, podoba mi się coraz bardziej i muszę przyznać, że zaczyna mi się też bardzo podobać jej liście. A tutaj Calathea, która jest głównie znana właśnie z ozdobnych pomarańczowych kwiatów, ale trzeba przyznać, że akurat ta odmiana ma też bardzo ciekawe te liście, ponieważ one mają taką strukturę, jakby były ze skóry, takie skórzaste. Ta odmiana to Calathea crocata i myślę, że ten różnice w liściach można było śmiało wychwycić, właśnie porównując chociażby do stojących obok skrzydło kwiatów.
Jeszcze raz zerknęłam na tą egzotyczną piękność, czyli Madinilę wspaniałą, epifit pochodzący z Filipin, roślina, która jest naprawdę przepiękna, natomiast jest dość trudna w uprawie i warto o tym pamiętać. Zaraz obok po sąsiedzku kolejna kwitnąca piękność, czyli kalle. Kalle zachwycają ferią barw i kolorów, jeżeli chodzi o kwiaty, ale mogą też zachwycać nas ich liście, ponieważ liście posiadają takie piękne, nieregularne ciapeczki, kropeczki, które tworzą taki układ jak konstelacje. Także dla fanów wariegacji, dla fanów bardzo subtelnych wariegacji, myślę, ciekawa propozycja. Obok pięknego pluszczu z wariegacją roślina, którą bardzo lubię i serdecznie polecam, czyli kluzja różowa. Jest to dość mało popularna w Polsce dalej roślina, a warta poznania, pochodzi z Karaibów i jest prosta w obsłudze i ma bardzo wiele pozytywnych, myślę, cech. Także polecam ją Waszej uwadze, może poczytajcie, bo rzeczywiście jest to mało popularna roślina, a moim zdaniem naprawdę warta poznania. A tutaj widzimy te kalle naprawdę w rozmaitych kolorach i jasnego różu, i bardzo ciemnego fioletu, który jest prawie czarny. Obok roślina, która łączy w sobie kolor i zieleń, czyli z góry blaszka liściowa jest zielona, a od spodu czerwona, czyli Peperomia rosso. Oprócz tego jeszcze może tych skrzydł kwiatów, które były w różnych miejscach, były naprawdę duże i ogromne, a tu ciekawa odmiana Alokazji, Alokazja lauterbachiana, która swoim kształtem blaszki liściowej przypomina nieco Philodendrona Narrow Escape. Także dla fanów roślin o ciekawych kształtach liści zdecydowanie mocny punkt, warty do zastanowienia się. No i Philodendrony Birkin. Nie tak dawno bardzo poszukiwane i w wysokich cenach, podobnie jak teraz widzimy sytuacja miała miejsce z właśnie tym hibiskusem wariegatą, a tutaj te morze syngoniowe było przepiękne, naprawdę sadzonki były jak spod igły, idealne. Każdą jedną można było po prostu chwycić, wziąć i były perfekcyjne i prześliczne. A tutaj fikus Abidjan dla kogoś, kto lubi taki może trochę powiew PRL-u, ale w nieco odświeżonej wersji. Ostatnio podczas moich wizyt w OBI mam takie szczęście, że podjeżdżają wózki ze świeżymi roślinami i podobnie było tym razem. Poprzednim razem okazało się, że przyjechała całkowicie nowa, dodatkowa partia różowych księżniczek Pink Princess i jak już myślałam, że nie znajdę żadnej, to okazało się, że było ich ogromna ilość do wyboru, do koloru i naprawdę były wspaniałe okazy. Tym razem na nowym wózku wjechała, można powiedzieć, taka przenośna oranżeria i ten zapach, który roztaczały kwitnące cytrusy, to były cytryny i kunkwaty, no był po prostu zniewalający. Bardzo mocno chciałabym móc Wam przekazać te doznania po prostu zapachowe, ale niestety nie ma takich możliwości technicznych, musicie sami pójść do sklepu, powąchać jak pachną kwitnące cytrusy, jest to naprawdę zniewalający, cudowny zapach, a jednocześnie nie jest to zapach męczący, bo dużo kwiatów o intensywnych zapachach to są takie zapachy bardzo mocno takie duszące i ciężkie, takie, przy których trudno jest funkcjonować przez dłuższy moment. To miłośnicy choi, którzy doczekali się kwitnących kwiatów, wiedzą, że ten zapach bywa trochę taki zbyt intensywny do tego stopnia, że pomimo, że nas cieszy roślina, że zakwitła, ma piękne kwiaty, pięknie pachnące, to jednak ten zapach to jest trochę za dużo. Ja podobnie miałam kilka miesięcy temu, gdy zakwitła moja Sansevieria. Ten zapach był naprawdę obezwładniający, był przepiękny, taki naprawdę słodki, miodowy, białokwiatowy, ale był niezwykle intensywny. Natomiast cytrusy mają to do siebie, że ten zapach jest nie tylko piękny, ale ta intensywność jest taka na tyle stonowana, że wydaje mi się, że ten zapach nie powinien sprawiać problemu jakąś swoją nadmierną intensywnością. Także zobaczcie te cudowne kwiaty, zobaczcie te cudowne rośliny, a ja Was zachęcam, poszukajcie gdzieś w swojej okolicy w sklepach, może w jakiejś palmiarni, w ogrodzie botanicznym i powąchajcie, jak one pachną. Jest to naprawdę warte poznania. Tak cudownie prezentowały się cytrusy, które świeżo wjechały do sklepu na swoim wózku. Naprawdę te kwiaty takie białe, dość drobne, wyglądają niepozornie, ale to, jaki one niosą ze sobą, po prostu zapach, jest to jak naprawdę najpiękniejsze perfumy.
Cena takiego drzewka to 130 zł. W tym całym natłoku pięknych roślin prawie zapomniałam o tym, że była oczywiście dedykowana sekcja storczykom, ale nie zabrakło i ich, więc nawet udało mi się uchwycić również morze falenopsisów, standardowe, marketowe, ale co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to tym razem nie było wśród tych storczyków ani jednego farbowańca, nie było żadnego z tych takich nakrapianych, tęczowych jednorożców, ani nie było żadnego storczyka, który był barwiony tą taką niebieską farbą, czyli w przypadku białych storczyków utrzymujemy takie intensywnie, mocno niebieskie storczyki, to nie jest naturalny ich kolor, a w przypadku takich różowo-fioletowych storczyków poddanych temu zabiegowi, to ten kolor fioletowy jest taki nienaturalnie intensywny właśnie z tym takim niebieskim podtonem. To wszystko niestety farba, to jest coś, co z czasem z rośliny znika i ostatecznie zostajemy z rośliną o kwiatach w kolorze białym albo w kolorze właśnie takim różowo-fioletowym, czyli dokładnie takim, jakim wyjściowo ta roślina była przed podaniu tej roślinie tych środków chemicznych. Przy okazji, jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu, w którym opowiadam o różowym migansie oraz o różowym filodendronie melanochryzum, to Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zamieszczę link dla Was do tego filmu, pojawi się tutaj. A my zobaczmy, jakie kwiaty były w OBI. Tym razem z prawdziwą przyjemnością zerknęłam na storczyki, bo właśnie nie było wśród nich żadnego farbowanego lisa. Także można było zachwycać się ich naturalnymi barwami, naturalnymi kolorami, czyli wszystkimi, można powiedzieć, odcieniami od bieli po fiolet. Tutaj sekcja maluszków, ale maluszki pomimo małego rozmiaru wcale nie miały takich małych cen, bo jak zobaczyłam te mikrokaladia za 16 zł, to muszę przyznać, że jakoś nie przykuło to specjalnie mojego wzroku tym razem i szybko zaczęłam zaglądać na kolejne półki, ale najciekawsze wydało mi się tutaj te syngonium o takich brązowo-rudych kolorach. To jest syngonium Maria, bardzo przyjemna odmiana. Były też takie mini filodendrony, między innymi mini filodendron z kłamiferą o takich futrzastych ogonkach liściowych. No i zaczęły się już piękne zielone, między innymi paprocie, a tego będzie jeszcze zdecydowanie więcej. Paprocie to jest coś, co ja absolutnie uwielbiam. Tutaj sekcja, w której zdecydowanie sporo się działo, bo jak nie kwiaty, to wariegacja i między innymi takie piękne fioletowe anturium. Anturium w doniczce o rozmiarze 9 cm i cenie 24 zł. Także myślę, bardzo przyjemna opcja, żeby chwycić i złapać chociażby dla kogoś na drobny prezent. Oprócz tego fikusy Beniamina z wariegacją i wyjątkowo szeflera, tym razem w wersji bez wariegacji. Sporo też roślin kwitnących w różnych takich słonecznych, ciepłych kolorach. Tutaj też fikus Beniamina w takiej ciekawej zielono-zielonej wariegacji. Co myślę jest nieco mniej spotykane, a daje efekt bardzo przyjemny i soczysty. A tutaj też roślina bardzo popularna w ostatnich miesiącach w cenie 35 zł. Zielistka Green Orange. To jest bardzo ciekawa też propozycja rośliny, która oczyszcza powietrze. Do nie tak dawna w zdecydowanie wyższych cenach, także kolejny raz gratka dla osób, które wstrzymały się z zakupem. Zdecydowanie teraz jest już bardzo dobry moment na to, by dodać ten egzemplarz do swojej kolekcji. Jeżeli planowaliście, jest to na pewno taka porcja też koloru. A tutaj kolor, ale srebrzysty w różnych wersjach, ponieważ zarówno srebrnych paproci, jak i srebrzyste scindapsusy. Scindapsusy to są rośliny, które ja zdecydowanie bardzo lubię i polecam. Zarówno ten scindapsus pictus argyreus, czyli ten o tych nieco mniejszych liściach, które widzimy teraz, i takich właśnie ciapeczkach srebrzystych, połyskujących w świetle. Tak samo jak i odmiana Trebi o większych liściach. Kolejna z dostępnych alokazji, czyli alokazja cukulata, zwana też palcami Buddy. Ten egzemplarz wyglądający na będący po oprysku. A tutaj mamy sznury żółwików, czyli mamy peperomię. A obok kwitnąca lipstick plant, czyli roślina szminka, czyli Eschenanthus. Poniżej epipremium złociste oraz łosierogi i morze paproci. Tu mamy srebrzyste paprocie w odmianie Davana. Jest to piękna paproć, która wygląda jakby
była cała pofalowana, ma piękne, piękne, spektakularne liście. Mieniam się one w rozmaitych właśnie odcieniach takiego srebrzystego i miętowej zieleni, takiej bardzo chłodnej i stonowanej. No i kolejna porcja alokazji. Mamy też alokazję zebrinę, jeszcze więcej alokazji lauterbachiany i jeszcze zbliżenie na to, z czego alokazja zebrina słynie, czyli te ogonki liściowe w takie wyraźne, kontrastowe paseczki, niczym właśnie pasy zebry. A ta ilość tych paproci naprawdę zachwyca. Myślę, że paprocie to jest coś, na co zdecydowanie warto postawić. Były też naprawdę, tak widzicie tutaj, cenówka 120 zł za takie olbrzymie, ogromne zanokcice. To były naprawdę niektóre przeogromne egzemplarze i było mnóstwo, jeżeli chodzi o ilość odmian, w których można było wybierać. Tu mamy m.in. paproć krokodyl. Microsorum crocodylus, jest to zdecydowanie paproć o niepowtarzalnej fakturze liści, właśnie przypominającej łuskę węża czy krokodyla. Także jeżeli chodzi o paprocie, to można było się poczuć jak w jakimś parku jurajskim. Naprawdę wspaniałe, świeże, soczyste okazy. I jak to w marketach często bywa, jakaś między tym wszystkim musi znaleźć się Calathea lub Ctenanthe. Tego w marketach zawsze było dużo. Myślę, że to się nigdy nie zmieni. Natomiast to są takie rośliny, trochę ja tak zawsze mówię, rośliny pułapki, rośliny, które nam się spodobają w sklepie, a potem wcale nie jest z nimi tak łatwo. Zdecydowanie łatwiej będzie z tymi roślinami w słoikach. Tutaj bardzo duża, szeroka oferta różnych gotowych już kompozycji, ale też składniki, jakby odpowiedzieć, części składowe do stworzenia własnej, jakiejś tam autorskiej koncepcji tego, co w słoiku może się znaleźć. I coś, co właśnie jest nazywane mechem, nawet tam w tle widać właśnie, że dekoracyjny mech, czyli mos, a tak naprawdę jest to porost, jest to robotek. Dział roślin kolekcjonerskich, myślę, że kilka okazów, które były klasyfikowane jako kolekcjonerskie, już widzieliśmy, bo chociażby była zielistka Green Orange oraz był hibiskus variegatum, ma tutaj z przodu tak pięknie wyeksponowane rośliny owadożerne, co oznacza, że nadchodzi ciepło. A od stycznia, kiedy pojawiła się w sprzedaży, widzę, jest stale dostępna różowa księżniczka Pink Princess. Tutaj mamy sadzonki, doniczkę 12 cm za 49 zł. Będą też maleństwa, a dla fanów różu piętro niżej Saxifraga, czyli begonia truskawkowa, bardzo też ciekawa roślina. Jeżeli lubicie róż w swojej kolekcji, to może warto zerknąć na tę roślinę. A jeszcze jedno piętro niżej na wózku, różowy smok, czyli Pink Dragon. Kolejna porcja różu dla osób, które cenią to połączenie zieleni z różem. I tak jak powiedziałam, księżniczki w tej malutkiej wersji poniżej 20 zł. Jak widać, całkiem powybarwiane, dostępne, można pooglądać, można sobie wybrać i nawet przypuszczam, że nawet ta promocja jeszcze dodatkowo to obejmowała, także świetna opcja. A tutaj begonie, duże, bo duża sadzonka i o dużych liściach. Kilka bardzo ciekawych odmian, myślę, że ta prawie czarna, która była na samym dole, była mocno ciekawą opcją, między innymi Peperomia Raindrop. Rzeczywiście jest to piękna peperomia, widziałam nawet takie egzemplarze bardzo mocno rozrośnięte, wysokie, ale najbardziej wrażenie robiło właśnie to, co zostawiłam dla Was na koniec, czyli Taumatophyllum w odmianie Zanadu, rozmiar naprawdę XXL, to jest jakby powiedzieć nic, dorosła forma z pniaczkiem, popatrzcie na to cudo. A na zakończenie jeszcze zróbmy szybki przegląd, aktualizacja maluchów, pudło z maluchami. Jak zwykle zaparowane. Tu jest wilgotność przypuszczalnie 100%. Otwieramy. I zacznę od pozytywnego bardzo akcentu. To jest ten maluszek z Allegro, ten mikrus. Podrósł sobie. Mniej więcej teraz po tych kilku miesiącach wygląda no już w zbliżony sposób do tego, jak miał wyglądać, kiedy do mnie przyjechał. Także dopiero dorósł do tego rozmiaru, ale co mnie super pozytywnie zaskoczyło, to te ostatnie liście się pięknie zaczęły wybarwiać, także podoba mi się z każdym liściem coraz bardziej.
I o ile to chyba nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia, to ten filodendron zdecydowanie coraz bardziej mi się podoba, a ten filodendron to jest filodendron Red Sun albo filodendron Red Cherry, bo one występują pod kilkoma takimi handlowymi nazwami, natomiast rzeczywiście te liście są bardzo, bardzo przyjemne, takie kolorowe, one takie mają kolory od czerwieni po taki przyjemny, intensywny pomarańcz, także dla miłośników koloru. I dla miłośników czegoś, co ja akurat osobiście bardzo lubię, czyli zmiany koloru liści. No bardzo ciekawa propozycja, bo te liście właśnie zaczynają jako takie mocno kolorowe, a potem z czasem stają się zielone, także mamy taki progres kolorystyczny na roślinie. Tutaj jest maluszek biedaczek, o którym Wam opowiem więcej w przyszłości, natomiast widać, że tam zaczyna rosnąć, także trzymajmy za niego kciuki. Perlit niestety troszkę zzieleniał w tej szklarence, więc będzie wymagał tutaj interwencji. Tutaj ta sadzoneczka bez jakichś widocznych zmian, ale ona była ukorzeniona, trafiła sobie do takiego podłoża składającego się z ceramisu, keramzytu i trochę perlitu, rozmaitości trochę takich tam różnych, także ma takie medium przejściowe. No i mój melanochrysum, który niestety odrzucił już jednego listka, a ten drugi, to też już widzicie, ma takie jesienne pasy, więc zdecydowanie z tym liściem też się już żegnamy. Ale pozytywnie widzimy, idzie wiosna, idzie nowe, więc tutaj się już pojawia taki naprawdę solidny, ładny listek na horyzoncie i mam nadzieję, że roślina ruszy ze wzrostem, bo dość długo się ukorzeniała. I tak długo jak ją mam, to w zasadzie będzie mój pierwszy liść. Bo tutaj tylko się pojawił taki w zasadzie taki trochę karłowy listek, który też roślina odrzuciła i obsuszyła. Odrzuca te liście, z którymi przyszła do mnie, także czas na nowe. Tak jak powiedziałam Wam, wiosna. Mam nadzieję, że wiosna to będzie czas, kiedy dużo dobrych, nowych rzeczy przed nami. Także tyle aktualizacji tego pudełka. Myślę, że w najbliższym czasie zmienią się lokatorzy w pudełku, ponieważ te rośliny, niektóre są już na tyle duże, że przestaną się tutaj po prostu mieścić. Także dzisiaj je żegnamy i trzymamy dalej kciuki. Niech sobie tutaj w tych takich super komfortowych warunkach wzrastają. A ja Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was ponownie do odwiedzenia naszego zielonego domku. Teraz filmy trochę pojawiają się poza tym harmonogramem ustalonym, mówiłam o tym też w ostatnim filmie. Jeżeli chcecie mieć pewność, że dostaniecie powiadomienie o kolejnym filmie, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie ikonkę dzwoneczka, a jeżeli już jesteś subskrybentem, to pamiętaj sprawdzić status właśnie swojej subskrypcji, czy masz włączone powiadomienia, ponieważ samo zasubskrybowanie kanału jeszcze nie oznacza, że YouTube wyśle Ci powiadomienie, że pojawił się nowy film. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to po prostu sprawdźcie, czy macie kliknięte tą ikonę dzwoneczka. A ja jeszcze raz Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za przemiłe wiadomości i komentarze. I do zobaczenia, kochani, wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa!